Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dodali, uwaga, 3 nowe bodykity i 20 nowych fel, które możemy sobie wykorzystać w naszej ulubionej grze. O, siema The Walker. O, siema Ermil. Co oni tu robią? What's up, homies? Okej, pojechali. Pierwszy bodykit, który sobie sprawdzimy, jest do BMW i8. Uwierzycie, że ten model jest z 2015 roku, a to oznacza, że ma już 7 lat. I tak na marginesie, samochód narzekają właściciele, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych ponoć nie ma dla niego ratunku i są straszne problemy serwisowe. I BMW nie chce naprawiać tych samochodów. To jest hybryda z silnikiem 1.5, pojemnością 1.5 i jakimś tam napędem elektrycznym dodatkowym. Także no, BMW tutaj się chyba nie spisało, ale nowe pakiety od AC Schnitza wpadły do Forza Horizon 5 i jest ich 3 łącznie, z czego teraz przetestujemy sobie 2, bo samochód, który będzie dostępny, który wróci właściwie do Forzy, do serii Forza Horizon, pojawi się dopiero chyba jutro i to będzie to BMW 850 CSI. Ono było już w Forza Horizon 4, ale teraz powróci do piątki z nowym body. To tak jakby nowy samochód. Chyba, nie? Czy nie? Dobrze, tuningujemy sobie i8. Wchodzimy sobie... Czekaj, co? Gdzie jest ten body kit? O nie, tu nie ma body kita, tu są po prostu pakiety takie, wow. Ja myślałem, że będzie taki gotowy body. No dobra, ale wrzućmy sobie to. Więc mamy tutaj takie coś, tak, skromne, ale no pasuje w sumie, nie? Taki malutki spoilerek, it's something! Tutaj mamy zderzak z tyłu, takie coś. I tutaj, o, tutaj z boku ciekawie się robi, zobaczcie, mamy taki tutaj, taką atrapkę z tyłu. I tu z boku coś takiego jeszcze, może chodźmy sobie z tej strony, będzie ładniej widać, nie? Tu już się trochę więcej zmienia, tutaj też mamy taką atrapkę, tu, o, fajnie to wygląda, okej. No i maska, uwaga, bam, okej, ej, to wygląda fajnie. Teraz ten samochód zaczął mi się podobać nawet, po tym pakiecie. Ten spoilerek z tyłu, no śmiesznie trochę wygląda, ale jest tak. I tyle. To jeśli chodzi o i8, możemy sobie tu jeszcze zrobić swap silnika. Czy możemy jakąś hybrydę wsadzić? Nie, niestety. Szkoda, bo tutaj jest dostępny taki silnik hybrydowy, chyba V12, którego moglibyśmy sobie wsadzić. Więc ten producent tych pakietów poszerzeń i w ogóle pakietów stylistycznych do BMW powstał w 1987 roku. Ja od tamtej pory sobie tuninguję BMW-ki i teraz widziałem na ich stronie, że robią pakiety do tych najnowszych BMW-ek Bobrów i można sobie zamówić u nich pakiet, jeśli jesteście szczęśliwym lub nieszczęśliwym posiadaczem BMW, tych nowych oczywiście. Mi się najbardziej tutaj z tych zmian podoba maska, bo przód. Okej, coś tam się zmieniło, ale nie na tyle, żeby chyba się jakoś specjalnie spuszczać przy tym samochodzie, no nie? Maska dużo dała, moim zdaniem wygląda to spoko i to jest ten pierwszy pakiecik. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to w jeździe dowolnej wygląda. O rany, ale piękny kolor ma to BMW. To są oficjalne kolory dla tego samochodu. Ten złoty jest kapitalny. Ej, takie delikatne zmiany, ale wiecie co, mi pasują. Bardzo podobają mi się te plastikowe atrapki z boku pododawane. Tak, ten samochód wygląda nieco groźniej. No i zobaczcie. Spoilerek, z tyłu zderzak, no i ta piękna maska, może oddalimy kamerę. Ej, no chyba prezentuje się całkiem nieźle po tym pakiecie, co? To wygląda jak nowy samochód prawie, że. Odświeżony wygląd. Ej, trzeba przyznać, że wygląd tej BMW-ki jest świeży dzisiaj, ale jak na swoje czasy, jak się wtedy pojawiła, no to był taki statek kosmiczny, futurystyczny, co? Także teraz wygląda no bardziej na czasie, prawda? Może nie dlatego, że ma taki mały grill, bo teraz mamy bobry wielkie. Z drugiej strony też pojawiła się ta nowa M2, która w Forzie pojawi się już niedługo. No i ona ma już ten mały grill, ale wygląda... O dziwnie, oj, trzeba się przyzwyczaić do tej nowej M2-eczki. Natomiast tutaj mamy takie coś, taki ciekawy spoilerek, ciekawy przód, ciekawy przedni zderzak i bardzo ładna maska. A teraz chodźmy do drugiego samochodu.
I tutaj mamy M5 z 2018 roku, marzenie każdego boomera. Fajny samochodzik z V8 i ładnie brzmiący napęd na 4 koła. Posłuchajcie. Taki przykładny. I w sumie nawet bez żadnego tuningu fura wygląda bardzo ładnie już teraz. Także no, myślę, że pakiet tylko może to polepszyć, zwłaszcza na, jak widziałem, co zrobił ten pakiet z i8. No, trzeba przyznać, że całkiem nieźle to wyglądało. Swoją drogą, zobaczcie, jaka ciekawa mgiełka się zrobiła teraz nad wodą. Chyba jest burza piaskowa obecnie, nie? Ja jestem tak zaraz poza tą burzą, albo ona się dopiero formuje, ta burza piaskowa. No, tak to wygląda. Ha, ciekawe. Dobra, chodźmy sobie do garażu. Przy okazji sprawdzimy te nowe felgi. Tylko nie wiem, w której grupie one są. Powinny być, moim zdaniem, te wszystkie felgi powinny być pogrupowane jak samochody, czyli ze względu na markę, czyli producenta danych felg. Zgadzacie się? Ja myślę, że to byłoby spoko. Dobra, tutaj też nie mamy predefiniowanego pakietu, musimy sobie wszystko od podstaw porobić, ale zobaczcie na to, że tutaj mamy już dwie propozycje. No to trzeba przyznać, że subtelne, prawda? Tutaj z przodu niewiele się zmienia, zobaczmy, czy coś jeszcze z boku nam się dzieje, ale nie. Nie dzieje się nic. Tutaj mamy takie dwa spoilerki. Znowu spoilerek pod tytułem It's Something, ale no pasuje to, moim zdaniem to pasuje. Ja lubię takie drobne zmiany w samochodzie. Taki spoiler jest już na przykład zbyt hardkorowy jak dla mnie. Coś tam w statach miesza ten spoilerek, ale nie na tyle, żeby to było przydatne w wyścigach. Więc zdecydowanie pod kątem stylistycznym będziemy tego używać. Tutaj... no nie podoba mi się ta część. Nie podoba mi się, muszę przyznać, że mogliby cały zderzak wymienić. Ja myślałem, że tu będzie jakiś fajny, taki większy dyfuzor. No dobra, dajmy to. I mamy jeszcze próg. Ohohoho! No ja nie mogę! Kompletnie się samochód zmienił. Ha! Nie wierzę, ale zredukujemy o 1% opór aerodynamiczny, jak zainstalujemy sobie tą część, co sprawia, że nasza prędkość maksymalna nie wzrośnie prawie wcale. I tyle, wow. Ale nie no, wygląda lepiej trochę, tak. Jeszcze tutaj możemy sobie obniżyć furkę. To dobrze, to wiecie co, dobrze, tutaj nie ma ciekawych pakietów, to przy okazji zobaczymy, może coś felgi zmienią w tym samochodzie. Dobieranie felg do samochodu to jest najgorsza rzecz, jaką mogę sobie zrobić na odcinku, bo tak jak nagrywam odcinek powiedzmy 30 minut, nie, 40 minut, tak czasami muszę go nagrywać przez godzinę, bo robię cięcie w momencie, kiedy zaczynam nagrywać, kiedy zaczynam wybierać felgi. To jest najgorsze. Dobra, teraz musimy je znaleźć. One, o, tutaj 9, to chyba tu będzie. Łącznie 20 nowych felg, tak? I zobaczcie, ja bym chciał, żeby one były pogrupowane według marek, no nie? Dużo łatwiej byłoby namierzyć te nowe chociażby, ale też fajniej by było wybrać sobie po prostu markę felgi, która cię interesuje, a nie szukać tutaj. Dobra, więc tutaj one się zaczynają. To są chyba też niemieckiej produkcji, bo widzę, że jest Umlaut. Możemy sobie popatrzeć. Jedna po drugiej. Idziemy. Tutaj jakaś taka grubsza, bardziej do muscle cara chyba pasująca. Okej, takie coś. Jak do tej pory żadna mi nie pasuje do BMW. No to kwestia gustu, nie? I tyle. To jeśli chodzi o tą grupę, tutaj nie przy... A może było już 20? Nie no, policzmy. Było 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Gdzieś tam musi być 20. Czekaj, a to nie czasem tutaj jest jeszcze. Okej. Okay. No i weź się ją teraz znajdź tutaj. O, jest, jest jedna ta felga. Okej, okay, czyli tutaj jeszcze mamy ostatnią. Czemu to tak pogrupowali? Nie wiem, dajmy tą i zwiększmy cal. Pyk i pyk. No i musicie sami stwierdzić, czy się wam podoba to, czy nie. Zmiany są subtelne, ale jak teraz się przyjrzysz na tą dokładkę z przodu,
no to ona dodaje takiego smaczku, takiej pikanterii do tego samochodu. Najlepsza jest ta dokładka tutaj do tego progu i wiesz, myślisz, a kurde, taką listwę to ja sobie sam pójdę do Brico, kupię, pomaluję Plasti Dipem na czarno i fajnie, nie? Godziwie to kosztowało 15 zł, patrzysz na ich stronę, a to pewnie kosztuje z 2000 euro, nie? Taka dokładeczka malutka z dupy totalnie. Ta motoryzacja mnie czasami dobija. No dobra, nieważne, ale patrzcie, teraz zmieniamy sobie kolor. Mamy tutaj do wyboru te fabryczne i możemy tutaj, ja myślę, że czarny by pasował, nie? Byśmy zrobili coś w takim gangsta stylu. I wtedy ten przód naprawdę prezentuje się już groźniej, nie? W tym samochodzie. Ej, mi się podoba ta BMW, naprawdę ma taki ciekawy wygląd. Nie chcę tu przyciemniać szyb, dajmy sobie takie niebieskawe. Pyk. Groźny wygląd, nie ma tutaj jeszcze tego bobra, jeszcze ma normalny silnik chyba. Chociaż ja nie mam nic do hybryd, uważam, że hybrydy są spoko, jeśli są dobrze zrobione. O, ho, ho. Ej, kurczę, drobne zmiany, nie? Może ten tylny dyfuzor, ten zderzak z tyłu, mogliby inaczej go zrobić do tej BM-ki, nie? Ale jeśli chodzi o przód, ta dokładeczka trochę zrobiła robotę. Progu prawie nie widać, ale dokładeczka i ten... No, jakoś to tutaj pracuje, wiesz, na ten wygląd. Ja właśnie lubię takie subtelne zmiany, bo niby nic się nie zmieniło, a jednak inaczej wygląda od fabryki. A, no i mamy jeszcze malutki spoilerek z tyłu. I on, zobaczcie, też pasuje do tego auta, nie? Właśnie takie subtelne, małe zmiany, które robią robotę. To jest to, na co, no co lubimy w motoryzacji, prawda? Dobrze wyczułem, że formuje się burza piaskowa, zobaczcie. Tak, także jeszcze czekamy na ten pakiet do BMW 850 CSI. Ta BMW pojawi się chyba jutro albo pojutrze. Będzie aktualizacja playlisty festiwalowej i będzie można ją sobie wtedy zdobyć. Póki co mamy pakiety, że tak powiem. No nie można tego nazwać jakieś, no nie są to zaawansowane pakiety, tak? No mogliby ich dodać więcej, no. Jest trochę za mało. Ponoć teraz na YouTubie jest taka aktualizacja, że jak się powie subscribe, to się podświetla taką obwódką ten przycisk subskrybuj. Nie wiem, czy to działa na telefonach, ale na PC tak. Nie bajeruję was. Możecie nie klikać nawet subskrypcji, ale ponoć się podświetla. Tylko nie wiem, czy to po polsku działa. Teraz spróbujmy. Powiem subskrybujcie. I powinno się, nie wiem, podświetlić to jakoś dookoła. Sam jestem ciekaw, wrzucę ten film i zobaczę, czy się podświetla ten napis subskrybuj. On tak powinien mieć taką obwódkę kolorową, jakąś taką. Powinien jakoś tam mignąć, no. Nieważne, trzymajcie się, do następnego. Hejas!